Przewielebni księża, magnificencjo, pani rektor, panie prezydencie, prorektorzy, przedstawiciele Senatu Akademii Kujawsko-Pomorskiej, kochani siostry i bracia, cała wspólnoto, ksiądz profesor Mariusz Kuciński przypomniał mi, że ja tutaj rzeczywiście jestem na trzeciej już właściwie takiej mszy świętej inauguracyjnej. Wtedy się uczyłem jeszcze, pamiętam tylko skrótu KPSW. Już trzeba było o tym zapomnieć, bo teraz trzeba się przestawić na, nie wiadomo jak to, AKP, czy Akademia Kujawsko-Pomorska. I myślę, że też ta uczelnia może przyjąć jako dewizę WWW, albo jak niektórzy mówią, żeby to było bardziej zrozumiały dla obcokrajowców, www, czyli warto wiedzieć więcej, bo takie jest zadanie uczelni. Sama się ciągle rozwija, bo widzimy ten awans. Gratulacje składam jeszcze raz na ręce magnificencji pani rektor i pana prezydenta. Stała się akademią. A więc chcę więcej wiedzieć, ale też chcę lepiej wypełniać te zadania, żeby ci, którzy tam studiują, wiedzieli więcej. Właśnie, wiedzieli więcej, wiedzieć więcej o świecie, wiedzieć więcej o różnych przestrzeniach, kosmosie, więcej wiedzieć i poznawać różne dziedziny naukowe, badać je, ale właśnie to jest też piękne, że w tej uczelni Akademii Kujawsko-Pomorskiej jest też, żeby więcej wiedzieć o sobie w tych relacjach, ale też, żeby student wiedział więcej o sobie, żeby odkrywał siebie, żeby poznawał też swoją wartość, też umiał w tej przestrzeni edukacji wejść w przestrzeń taką duchową i odkryć swoją tożsamość. Viktor Frankl, słynny psychoterapeuta żydowskiego pochodzenia, podkreśla, że najbardziej elementarnym pragnieniem człowieka jest potrzeba sensu życia. Sam odkrył ją podczas pobytu w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu w czasie II wojny światowej. Zaobserwował tam, jak brutalną rzeczywistość obozową przetrzymywali ci więźniowie, którzy mieli dla kogo żyć. Jako pierwsi załamywali się ci, którzy nie widzieli sensu obozowej wegetacji. Wpadli w zniechęcenie, w depresję, nie widzieli tej perspektywy życia. W jednej ze swoich książek napisał Viktor Frankl: człowiek opanowany jest dogłębnie dążeniem do sensu. To stwierdzenie wydaje się być ze wszech miar słuszne. Staje się jednak tym aktualniejsze i tym trudniejsze, kiedy człowiek przeżywa bardzo ciężkie chwile. Czasem są to dni, a nawet lata. I czy jest dalej sens? Może to być fizyczne czy duchowe cierpienie, choroba, osamotnienie, upokorzenie, też próba wiary. Rodzi się wówczas pytanie: jaki jest sens tego, co przeżywam? Pytanie o ostateczny sens ludzkiego życia w tekście encykliki Fides et Ratio, Wiara i Rozum, jest centralne i wiele razy powraca w tych rozważaniach, które prowadzi Święty Jan Paweł II. Papież Jan Paweł II nie zniechęca się pewnym kryzysem, jaki dotknął świat kultury. Dostrzega, że człowiek zmęczył się poszukiwaniem ostatecznego sensu życia i zrezygnował z poszukiwania prawdy. Człowiek dzisiaj ucieka od refleksji nad nieuchronnością śmierci. Uwierzył, że może skutecznie realizować swe zamierzenia
bez Boga, bez drogowskazów życia, jakim są przykazania, bez uwzględniania prawa Bożego. Można powiedzieć, że współcześni nam ludzie zagubili też często egzystencjalny niepokój. Moda na nihilizm wytworzyła w świecie taką duchową pustynię, na której człowiek się jednak dusi, bo nie wie, kim jest. Trochę tak porównawczo, jak mucha w latarce, która krąży, 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 nie wie po co. Nie widzi tego kierunku. Profesor zadał studentom dwa zadania. Na jednej stronie kartki A4 poprosił, aby studenci opisali świat, w jakim chcieliby żyć. A na drugiej stronie tej kartki A4, żeby napisali o sobie. Kim jesteś? Jak ciebie postrzegasz? Okazało się, że na to pierwsze zadanie było łatwiej odpowiedzieć. Ten zasięg wiedzy jest coraz większy też, więc powstały piękne opisy tego świata, w jakim chcieliby żyć. Świat sprawiedliwości, gdzie jest sprawiedliwość, gdzie jest pokój, gdzie jest dobrobyt, gdzie jest zrozumienie, gdzie jest poszanowanie siebie wzajemnie, jest pewna harmonia, taki spokój, jest piękno tego świata też opisywali. Niestety na to drugie pytanie, kim jesteś, jak siebie postrzegasz, wypadło to bardzo słabo. Niektórzy w ogóle nic nie napisali, niektórzy jakieś zdawkowo, jedno zdanie też jakoś tam lapidarnie coś ujęli. I to jest niepokojące, bo coraz większy mamy zasięg do zdobywania wiedzy. Wchodzimy w przestrzenie kosmosu, dokonujemy wielkich rzeczy w technice, w wynalazkach. Zdobywamy świat, a równocześnie ten sam człowiek, który może się popisać fantastyczną wiedzą z różnych dziedzin, ma kłopot odpowiedzieć, kim jest. A jak ma kłopot odpowiedzieć, kim jest, jak siebie postrzega, jak ma kłopot odkryć swoją tożsamość, to nie znajdzie też sensu. W pewnym momencie zatraci ten sens życia, sens wszelkiego wysiłku, działania, a cóż dopiero, kiedy będzie zaproszony do jakiegoś poświęcenia czy oddania życia z miłości do Ojczyzny, miłości, próbie wiary, z miłości do Boga, wierności Bogu. Czy wtedy widzi ten sens? Święty Jan Paweł II w encyklice właśnie Fides et Ratio przypomina nam, że każdy człowiek jest pragnieniem Boga i szuka Go po omacku. Nawet wtedy, gdy uważa, iż jest niewierzący, to i tak po omacku będzie szukał Boga, bo wokół tego oscylujemy. To pięknie ujął w takim sformułowaniu święty Augustyn. Stworzyłeś nas, Boże, dla siebie i niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie, mój Boże. Niespokojne jest serce człowieka, dopóki właśnie nie odkryje Boga, który da ten kierunek życia, dopóki nie odkryje siebie w odniesieniu do Boga. Porządek stworzenia i historia świata wołają o dopełnienie w Bogu. Człowiek XXI wieku sądzi, że stał się dorosły, uwalniając się od mitów i religii, wyjaśnił wiele zagadek na drogach nauki, zbudował imponujące statki kosmiczne, rozwinął medycynę i technikę komunikowania w erze komputerów. Ale niestety ten sam człowiek, dumny ze swych osiągnięć, paradoksalnie przestraszył się swoich wytworów i zaczął się ich lękać. Coraz częściej mówi się w środowiskach uniwersyteckich, a także wśród polityków o potrzebie etyki zasad postępowania, zasad działania, uszanowania drugiego człowieka, która by broniła właśnie człowieka przed nim samym. Etyka przed techniką, tego uczył nas też święty Jan Paweł II. W tej cywilizacji, u tym ułożeniu tej zasad cywilizacji miłości. Objawienie Boże jest tym głównym źródłem
ludzkiego poznania, ono otwiera przed człowiekiem nowe horyzonty. Odczytywać siebie w spotkaniu z Bogiem, odczytywać siebie w odniesieniu do objawienia, które nam przekazał w Piśmie Świętym. To Pismo Święte, Słowo Boże, którym Bóg siebie przedstawił, kim jest, jest takim lustrem dla nas, żeby odkryć siebie, kim ja naprawdę jestem i rozpoznać cel swojego życia. Po co ja w tym świecie jestem, dokąd zmierzam? Jaki jest sens tego wszystkiego, co mam tutaj zdziałać? Bóg to objawia i chce, żebyśmy się z tym zmierzyli, żebyśmy w to lustro spojrzeli. Siostry, bracia, nieładnie nawet z mojej strony, gdybym tutaj w tym miejscu, przy tej uczelni nie dotknął chociaż jakiejś myśli z Benedykta XVI, który przecież tu jest tak zaprzyjaźniony już w świętej pamięci, ale przez właśnie to centrum studiów Ratzingera, to ciągle odwołujemy się też do myśli i kardynała Ratzingera, i potem papieża Benedykta XVI. I on tak by w kontekście tego Fides et Ratio powiedział taką myśl. Na szerokich połaciach świata występuje dzisiaj dziwne zapominanie o Bogu. Wydaje się, że wszystko toczy się jednakowo także bez Niego. Jednocześnie jednak występuje też poczucie frustracji, niezadowolenia z wszystkiego i z wszystkich. Benedykt XVI to wygłosił w homilii podczas mszy świętej na zakończenie Światowego Dnia Młodzieży w Kolonii w 2005 roku. W tych słowach Benedykta XVI zawiera się chyba cała aktualność encykliki Fides et Ratio. Wydaje się, że ten ideologiczny hałas wyrażany hasłami fundamentalizm, ograniczenie wolności, religijny dyktat, zrodził się bardziej z uprzedzeń niż z dobrej woli poszukiwania sensu, który ostatecznie znajdziemy w odniesieniu do Boga. Filozofowie będą mówić do absolutu, który przecież stabilizuje płynność poszukiwań. Nie tylko da się opisać ten absolut, ale bezpośrednio od Niego wiemy, jak mamy żyć, czego mamy unikać, a co pielęgnować. To pewien rodzaj, można powiedzieć, mapy, która pozwala przemieszczać się ludzkości ku zdefiniowanemu już celowi. To w Nim. Ta mapa jest nam bardzo potrzebna. To On ją nam daje, by rzeczywiście unikać, czego właśnie mamy unikać, żebyśmy wiedzieli, a co pielęgnować, jak żyć, jak to życie kształtować tutaj, w tej pielgrzymce ziemskiej. Myślę, że przy stole eucharystycznym trzeba podejść do źródła też. Papież też to pokazuje i Benedykt XVI też do tego zaprasza, żeby serce było przeniknięte wiarą, życie karmione modlitwą i sakramentami świętymi, i wtedy niesie ze sobą on odpowiedź na wszystkie pytania, szczególnie te najtrudniejsze, o sens życia, sens cierpienia, osamotnienia, niesprawiedliwości. Właśnie serce przeniknięte wiarą, a życie karmione modlitwą i sakramentami świętymi, to niesie ze sobą tą właściwą odpowiedź i to właściwe wtedy ustawianie tego azymutu, aby jak najlepiej to życie przeżyć.